No dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, co się kryje za tymi wrotami. Jakieś tam obłoczki widać, więc zrobimy tak. Pytanie, czy teraz będę mógł drzwi otworzyć? Okej. Okay. Sam na to stanąłem, czy to się od razu na widok tego truposzka odpaliło? Jaki mistrz. Aha, tutaj już mnie wróciło. Cholera, to na sam koniec. Ciekawy jestem, czy wszystkie znajdźki też mi cofnęło? Teraz zobaczymy. Tu akurat nie podnosiłem. Kurde, ale sobie wymyśliłem, nie? Aj. Wszystkie znajdźki też cofnęło. Będę musiał przeeksplorować te chaty ponownie. Także znowu wjechały tableteczki. Widzimy, że jest powtarzalność, jeżeli chodzi o lód. Tutaj chyba też coś podnosiłem. Kurde, no, tak w głupi sposób zginąć. O, znowu tabletki. No dobra, podejmijmy kolejną próbę. Tym razem może jakoś mądrzej. Nie, jak widzę tylko pomarańczowy mój nick na czacie, to zerkam, patrzę, o co tam chodzi. Kurde, jaki asasyn ze mnie. Widzieliście te uniki? Kurde, takie uniki to mi jeszcze nigdy nie wychodziły. Aż mi jeden nabój został w pistolecie. Ale sporo ich to było. Zobaczcie, 5 zamkniętych w takim jednym małym pomieszczeniu. Całkiem. Aha, byli tu zamknięci od lat. Mamy jakiś sejfik. No dobra, akcja, kurde, uniki normalnie. Profesjonal to było. Szukamy jakiejś notatki dotyczącej tego sejfu. Tableteczki. Shotgun. O, tableteczki i śrubeczki. Fiu, fiu, fiu. I co, żadnej notatki? Może tutaj.
trzech Wheels All Drive to Item check the car where I need more nines. Ok, czyli to są jakieś notatki typowo warsztatowe. Tyle? Nikt nie miał przy sobie żadnej karteczki. Może później będzie coś jeszcze z tym sejfem. Albo może jest po prostu otwarty. Nie. Mamy sześciocyfrowy kod, z którym musimy się uporać. Na razie sobie go zostawię, ale jeszcze dziś liczę na jakąś karteczkę. Patrzcie, te same notatki na obu tablicach. Jeszcze ta ściana. Może gdzieś tu gdzieś coś wydrapał ktoś na podłodze, na suficie, na ścianie. No nic, może dalej znajdziemy gdzieś jakąś notatkę. W każdym razie będziemy pamiętać o tym, że jest tutaj ten safe. Mnie jeszcze zastanawia to, gdzie byśmy mogli wykorzystać ten kontener. Bo ewidentnie można go gdzieś przesunąć, tylko tak. Tu go nie przesuniemy, bo jest ścianka. Tu możemy sobie wejść. Tutaj też możemy sobie wszędzie wejść. Tutaj na daszek raczej nie ma potrzeby, żeby wchodzić. I tutaj też go nie przepchniemy, bo jest siatka. Ewentualnie może nad tym? Ale po co mielibyśmy nad tym przeskakiwać w sumie? I sam nie ma. No dobra, z tym sejfem na razie zostawimy. Chociaż chyba, że ewentualnie może któryś miał coś na plecach wyryte. Paznokciem. Jakiś kod do sejfu. A może się ułożyli w cyfry, które są kodem. Jedyne co też mnie tutaj irytuje, to już chyba też pisaliście na czacie, że niektóre zombiaki są po prostu zrobione kopiuj i wklej. Powtarzają się co drugi, co trzeci. Faktycznie to jest takie trochę kiepsizna. Tutaj w salonie fryzjerskim raczej nie byłoby podpowiedzi odnośnie sejfu u mechanika. Dobra, idźmy po drugiej stronie zobaczyć. Furze coś. Nic. Oj. Też nic. Tu już byliśmy, tu już byliśmy. How do I get to those stairs? Okej, czyli co, tutaj aż będę musiał przytargać ten kontener? Raczej wątpię. Idziemy tutaj. Co tam mędzisz, kocie? Coś się dzieje. Co on tam przeżywa? Nic tu nie widzę. O fuj. Jakaś obleśna piwnica. Dobra. No i... A, jeszcze tu jest coś. To akurat mamy na maksa. Zmienimy sobie rewolwer na pierwszą broń. Żeby się jako pierwszy wyciągał. Cholera. Pamiętajmy, że Ellie jest teraz sama. Thank you.
Ale mocny jest. To tylko dowód na to, jak bardzo mocny jest koktajl, którym rzuciłem w tamtego pierwszego. Wtedy wystarczył jeden chyba, czy dwa strzały tylko z rewolweru. A tutaj? Cały magazynek i jeszcze dwie kule. Razem 8 kul. Troszkę straciliśmy życia. Tak, nie chcę tutaj przeoczyć tego kodu, także nie będę się na pewno oddalał. Liczę na to, że gdzieś go znajdziemy w którejś chacie w formie na przykład, nie wiem, notatki, że jeden mechanik zostawił, nie wiem, informację drugiemu mechanikowi, że w razie czego tutaj masz kod. O, śrubeczki, elegancko. Dobra, dwóch człapaczy tutaj nas napadło. Właśnie nie wiem, czy to oni mnie napadli, czy ja ich napadłem, bo oni sobie tutaj żyli w spokoju, w piwnicy. W sumie ja do nich zeskoczyłem. To też mam na maksa. O, śrubki znowu. Karabin mam na maksa? Niemożliwe. Co jest? Tylko 9 naboi? Okej. Nie, tego nie. Tableteczki. O, i to 10 sztuk, słuchajcie. Spora nagroda. Można się było tu przeczołgać albo przeskoczyć. Gdzie my wyjdziemy? W przedszkolu, kurde? Kolejny podręcznik, słuchajcie. Outdoor Sportsman. Nowy rodzaj ulepszeń. Zobaczcie. O kurde, ile tych drzewek jest. Niesamowite, zobaczcie. Większa stabilność podczas celowania. Poruszasz się szybciej, gdy celujesz. Zasięg trybu nasłuchiwania. Wykrywaj wrogów z większej odległości. Celując, naciśnij L3, aby wstrzymać oddech i ustabilizować broń. Umiejętność zablokowana. Ta umiejętność jest zablokowana, dopóki nie zdobędziesz odpowiedniej broni. To jest dla nas podpowiedź, że jeszcze nie została ostatnia broń odblokowana, czyli no nie ostatnia, koniecznie ostatnia, jakaś broń. Dobra. No i patrzcie, jest jeszcze dalej, można to rozwijać. Nieźle tutaj sobie to rozkminili. Dobra, idziemy, wyjdziemy. Zaraz się dowiemy. To jakiś kod do sejfu? Coś? Nic? Na ścianie od przedszkola? Nic? Żaden dzieciak? Nie? Okej. Okay. Czyli w sumie wyskoczyliśmy na tyłach tej miejscówki. Okej. Okay. Czyli musimy się dostać tam, ale mamy jeszcze, czekajcie, w radiowóz. W radiowozie coś? Nic.
Furgonetka już była, no to teraz ten sklepik. Oj. Czyżby tu znowu ten człapacz? Tak. Zobaczcie, porównajcie teraz damage zrobiony przez rewolwer, a przez karabin. Karabin strzeliliśmy 2 razy, a z rewolweru 8 razy. Także jest różnica. Sporo tabletek, chyba 16. Oj, oj, oj. To mamy na maksa, to też mamy na maksa. Dawno nie znaleźliśmy żadnej broni, nie? Dobra, zobaczmy. Uli, to był Borys. Rozstrzelał tamten patrol na moich oczach. Jezu, rozumiem go. Zabili mu córkę, ale właśnie wydał na was wyrok. Mam tylko jedną szansę na przeżycie, musimy go wydać. Wiem, że to twój przyjaciel, ale jeśli wilki zabiły tę dziewczynę z powodu jakiegoś głupiego graffiti, to pomyśl, co zrobią nam wszystkim za ukrywanie człowieka, który załatwił im 3 ludzi. Spotkajmy się tam, gdzie zwykle po godzinie policyjnej X. Myślałem, że będzie jakiś PS. Jakbyś był u mechaników, to tu jest, kurczę, klucz. Sejfu. Ale niestety. Takie trochę lokowanie produktu. Ale w sumie to sklep zoologiczny, więc co mieli tu ulokować? Zastanawiam się właśnie, jak to jest, że człapacz staje się człapaczem, klikacz klikaczem, a biegacz biegaczem. Ile to trzeba się zarodników nawciągać, żeby zostać takim człapaczem? Wiem, że nie czytam czatu od dłuższego czasu, mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale zwyczajnie się tak wkręciłem w tą lokację, że ciężko mi oderwać wzrok, nawet teraz już nie widzę kątem oka swojego niku. Tak bardzo się wczułem to, co się dzieje na ekranie. O, mamy kodzik. Siema, Dale wpadnie spytać o kombinację sejfu. Jak mu ją podasz, to będzie wracał jeszcze z 8 razy, więc lepiej od razu podejść do warsztatu i wprowadź ją samodzielnie. Ktoś powinien porozmawiać z jego żoną. Wiem, że... Wiem, chcę wierzyć, że Dale z czasem wydobrzeje, ale pora zacząć myśleć praktycznie. Podobno w bazie WLF są prawdziwi lekarze. Nikt nie miałby do niej żalu, gdyby odeszła, oprócz Borysa, ale... Dobra, mamy kod do sejfu, więc spoko. Zaraz sobie go jeszcze otworzymy. Znowu nie pomyślałem, że te drzwi mogą się zatrzasnąć za mną, tak jak to było już wielokrotnie do tej pory, ale na szczęście się to nie wydarzyło. Dlatego dopóki pamiętam o tym, to od razu wracam do warsztatu. Poza tym to zresztą jest ostatnia miejscówka, także na bank tam te drzwi prowadziły już do tamtych schodów, także o mały włos nie straciłem sejfu. Dobra.
30, 82, 65. Trzydzieści, 82, 65. Nice. Zobaczcie, jest to kabura do długiej broni. Elegancko. Kabura na dłoń, na broń długą. Zobaczcie, możemy teraz sobie tutaj przerzucać. Elegancio. Masa amunicji. I śrubeczki. Pięknie. Opylało się. Dobra, moi drodzy, tutaj zakończymy sobie materiał YouTube'owy. Na streamie oczywiście zostajemy.